Idziemy tańcować. Z tego, co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy. No to bawimy się na całego. Teraz specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości, Wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Szani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Szani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Całkiem nieźle sobie radzisz. Mówią, że taniec to tylko wstęp do bliższego zapoznania. Tak? Kto tak mówi? Kto, kto? Choćby ja. Ciekawa jestem, co dla ciebie znaczy bliższe zapoznanie. O, to bardzo ciekawy proces, który ciebie jako uczoną mógłby szczególnie zainteresować. Chętnie bym cię wytłumaczył. Widzisz tę drabinę? Prowadzi na górę. Tam na pewno moglibyśmy w spokoju oddać się bliższemu zapoznawaniu. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Dobra, dobra. Przyznaj się, wspaniale było, co? A czy jest coś, co robisz niewspaniale? Nie ma takiej rzeczy. Dziewczyny uwielbiały, jak je całowałem, że wreszcie wspomnę. Tak. Może tak będzie lepiej. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to ludzie. Bardzo cię proszę. No. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię ani co mówię. Czemu pytasz? Jestem ciekawa, jak by to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Miałbym ochotę zrobić dokładnie to samo. No, to czemu tego nie robisz? No czemu, pytam się? Tyle, że normalni ludzie nie zachowują się jak Witold von Everetz. Bo są durniami? Nie bądź dla niego zbyt ostry. W gruncie rzeczy jest nawet zabawny. O, widzisz? Ja jestem zabawny. Ja. A ty sztywny, jakbyś połknął dzidę.
Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Counter Odin, pan lusterko. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim pogadać. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu, ani tym bardziej przypadkiem. No co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. Od razu lepiej. Chodźmy, Szani, nie ma co strzępić języka po próżnicy.